Cześć, to Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania 7 tygodnia oraz gdzie znajdziemy sekretny poziom karnetu, aby odblokować sekretną postać. Zanim jednak wystartujemy, wraz z narodzinami nowej serii na moim kanale rozpoczynam giveaway na 3 nowe starter paki, w których to otrzymujemy skina klasy epickiej, plecak oraz 600 fałdolców. Szczegóły i jak wziąć udział w opisie. Okej, a wystartujemy od tego tygodniowej mapy skarbów, która prezentuje się następująco. Przedstawia ona drogi na wykrzywionych wieżach i X-em zaznacza dokładnie to miejsce na górce obok wykrzywionych wież. Na ten moment korzystam z wyciągłych informacji i wyzwania 7 tygodnia na czas nagrywania jeszcze nie weszły w życie. Ale najważniejsze jest to, że gwiazdka będzie znajdowała się mniej więcej tutaj przy drzewie. Pamiętajcie, że po zebraniu gwiazdki nie możecie opuścić rozgrywki przez menu, bo wtedy gra nie zaliczy wam wyzwania. Następne wyzwanie polega na strzeleniu gola na 3 różnych boiskach. Jeśli chcecie wykonać to wyzwanie w jednej grze, to możecie udać się najpierw do nowego miejsca na mapie, jakim jest stadion, i tam strzelić gola. Później udać się na południe do przyjemnego parku, gdzie znajdziemy kolejne boisko. A potem udać się do zamkniętego boiska przy wykrzywionych wieżach. Jeszcze inne boiska znajdziemy na m.in. spawalni spłuczek na parkingu, na akrach anarchii wśród strachów na wróble, w miejscu z kontenerami na dole oraz tutaj przy karkołomnym kinie. Kolejne wyzwanie to przeszukanie skrzyń w karkołomnym kinie. Teraz przedstawię wam najczęstsze lokacje, w których to mogą się pojawiać skrzynki. Jedną możemy znaleźć w strychu domku z green screenem. Kolejną niżej w tym pomieszczeniu. A dokładnie pod nią jeszcze jedną. Skrzynka może skrywać się także tutaj w toalecie. Oraz tuż obok w tej budce. Nawet dwie można znaleźć przy stolikach stojących pod dachem. A kilka kroków dalej, na dachu różowego samochodu kempingowego. Do tego, jeszcze jedna może się skrywać tutaj za ekranem z dziurą po meteorycie. A za ogrodzeniem może leżeć jeszcze jedna skrzynka załadowana na czarny samochód w tym miejscu. Następnym wyzwaniem rzuconym na nas jest konsumowanie 20 przedmiotów rozłożonych po mapie. Do tego zaliczają się jabłka oraz grzyby. Jabłka dają nam 5 punktów zdrowia i nie można ich spożyć, gdy mamy 100% poziom zdrowia, więc najpierw musielibyście stracić trochę tych punktów, na przykład przez upadek. A dobrym miejscem na znalezienie paru jabłek jest to miejsce na południe od pomidorowego przysiłka. Jednak ja wolałbym zbierać grzybki, ponieważ dają kewa, którego na początku mamy 0, a do tego jest ich mnóstwo na przykład mokrych moczarach. Jak napisało Epic Games, grzybki można znaleźć w ciemnych lasach i na bagnach. Kolejnym wyzwaniem jest zadanie 250 punktów obrażeń przeciwnikom, używając zbieraka. Polecam to robić na duo, składach lub najlepiej 50-50, ponieważ w tych trybach można powalić przeciwnika i z łatwością w takim stanie go dobić, używając zbieraka, jeśli oczywiście jego ekipa się jeszcze nie pojawiła. I tak, na 50-50 wasze wyzwania powinny się zaliczać, ale pamiętajcie, aby nie opuszczać rozgrywki poprzez wychodzenie z gry. Przedostatnie wyzwanie zleca nam wyeliminowanie 5 przeciwników za pomocą karabinów szturmowych. Mimo, że oznaczone jako trudne, wykonanie tego wyzwania nie powinno nikomu sprawić trudności, jako iż karabin szturmowy jest prawie zawsze częścią naszego ekwipunku, a zaliczamy do nich Skara, M-kę, Bursta, karabin szturmowy z lunetą oraz nową broń, jaką jest karabin szturmowy z celownikiem termowizyjnym. Już ostatnim wyzwaniem jest wyeliminowanie 3 przeciwników na szemranych szybach, które można wykonać równolegle z poprzednim. Lądujcie na domki obok, albo po prostu tam, gdzie jest broń jako pierwsi i bez problemu wykonacie to wyzwanie. A teraz, sekretny poziom karnetu bojowego. Ponieważ ekran wyzwania 7 tygodnia wyciekł już wcześniej, poznaliśmy nie tylko wygląd tajemniczej postaci, ale także miejsce, w którym to ukrywa się sekretna gwiazdka. Jeśli rzucimy okiem na kapsułę, to zauważymy na nią słabo widoczną gwiazdkę karnetu, co oznacza, że znajdziemy ją w tym właśnie miejscu na mapie. I to tyle.
Jeśli wykonaliście wszystkie poprzednie wyzwania i zebraliście sekretne poziomy karnetu, to powinien czekać na was w ekwipunku nowy skin. Życzę wam powodzenia, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.